zabytki klasy zerowej. Na to właśnie pan Zdrojewski chce wydać 35 milionów. Które Wałbrzych dostał po znajomości na spotkaniu w Zamku Książ. Czyli wszystko załatwia się po staremu. Przyjeżdża gospodarz, zostaje ugoszczony i sprawę się załatwia. Tu występują poważne szkody górnicze. Możliwe są w tej chwili tylko prace zabezpieczające. Nie ma tutaj żadnych ekspertyz, które by mówiły, że tutaj funkcjonowanie tego jakichś dyskotek czy tam innych rzeczy, gdzie będą drgania, gdzie będzie nasilone ruch pojazdów czy ludzi, że to będzie bezpieczne. Tak, teren kopalni, ale widzicie Państwo, że wejść to raczej nie można, bo można się spotkać ze złym psem. No ale nic, postaram się zrobić kilka zdjęć. Stara kopalnia w pełnej krasie. Wszystko się wali. No ale cóż, są pieniądze. To się musi wydać, ktoś musi zarobić. Ten z starej kopalni. Tak to wygląda z bliska. Proszę zobaczyć, wszystko przerdzewiałe. Ruina totalna. Korozja i czas zrobiły swoje. Też tam bym nie wszedł. Skorodowane wszystko.
Tak, zabawy, ceramika, dyskoteki. Tak, zespoły będą miały gdzie przyjeżdżać. Oczywiście to trochę przykryte śniegiem i trochę przykrywa tutaj te ruiny coś. No i tak. Tu sprzęt. Nie wiem, czy to też będzie reanimowane. Może sterta złomu. Dziwne, że jeszcze złomiarze tego nie wywieźli. Może to jest, są jakieś elementy tej maszyny wyciągowej, nie wiem. Muszę zobaczyć, to już się wali, tutaj ten słup jest wygięty. Wszystko jest skorodowane. I to ma być odrestaurowane za niebagatelną sumę 35 milionów złotych. No nie wiem. Oczywiście tu też jest zły pies. Też nie można wejść, bo można się natknąć na niedobrego Azora. Na mur pruski. Bardzo kosztowny do renowacji. Co tu jest? A, monitoring jest, tak. Robimy taką po prostu dokumentację faktograficzną, żeby po prostu specjaliści mogliby się wypowiedzieć, z czym my tutaj mamy do czynienia. Teraz kilka szczegółów, detali. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. To jest wszystko spróchniałe. To jest po prostu do wymiany. Z tym nic nie można zrobić. Ten słup raczej powinien być prosty. A się przechyla, to znaczy, że coś tu się dzieje z gruntem. Proszę przyglądać się detalom. No rzeczywiście, stara kopalnia jest stara. To też jakimiś falami idzie już. Proszę Państwa, dla mnie jest to, no, przykro powiedzieć, ale to w tej chwili kupa żelazca złomu. I tu jest po prostu niebezpiecznie. Nie wiem, jak tu mogą odbywać jakieś imprezy masowe, czy koncerty,
czy widowiska, czy maleńczuki, jak przyjadą, zrobić koncert rockowy na przykład. Czy to nie, po prostu się nie zawali? Proszę zobaczyć. Tu te płyty po prostu w każdej chwili mogą komuś spaść na głowę. To jest wszystko przerdzewiałe. Moja opinia jest tutaj jednoznaczna. W tej chwili to nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, aby oprócz jakichś prac zabezpieczających coś z tym robić. Strach tam wejść. Ciekawe, czy Zdrojewski tutaj to oglądał, czy tylko z daleka. To jest koszmar. To są szczegóły, detale, ale tak jak to się mówi, najsłabszy punkt konstrukcji przesądza o tym, czy jest ona mocna, czy się po prostu zawali. Dziura na dziurze, rdza odpada płotami. Proszę zobaczyć, czy nic nie wymyśla. Proszę jakby to złapać, tą barkę. Tu jest taka belka po prostu. Może z boku. Teraz jeszcze. O. Tu mamy belkę, która lada moment spadnie komuś, jeżeli podejdzie.
To ta zwisająca rurka. Widzicie Państwo, ja tu ryzykuję. Totalna ruina. Tam wcześniej byliśmy. Teren starej kopalni z drugiej strony. A, powiedzmy sobie. Jakieś walące się ogrodzenie. Się zastanawiam, gdzie oni chcą urządzić te parkingi. No bo jeżeli tutaj mają się zatrzymywać turyści, grupy zorganizowane, czy goście na imprezę rockową, czy zobaczyć zespół pieśni tańca Wałbrzych, no to gdzieś muszą się zatrzymać. Ten budynek na terenie pokopalnianym wygląda chyba, że jest niezamieszkały. No, prawdopodobnie chodzi o szkody górnicze. To jest zabytek klasy zerowej Wałbrzycha, perła, która będzie ściągać turystów. Na tym Wałbrzych będzie zarabiał, ale pierw musi na początek wydać 35 milionów, które lekką ręką pan Zdrojewski wydał z budżetu państwa. Natomiast nie ma pieniędzy na obwodnice, nie ma pieniędzy na drogi, nie ma pieniędzy na renowację budynków komunalnych. Nie ma pieniędzy na komunikację, no nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. No niestety tak to wygląda. Kamera ma na starą kopalnię z drugiej strony. Tu górki. Pobieda w szybach. No dobrze, że leży śnieg, to w sumie nieźle to wygląda.